Cześć, cześć! Z tej strony ekipa przy planszy. Wraz z ekipą planszowańską. Cześć! Cześć! Dzisiaj mamy lekką kolaborację, ponieważ tak jak mówiliśmy, ostatnio odwiedziła nas ekipa z Krakowa. Więc dzisiaj chcemy też ich trochę zaangażować w nasze takie codzienne nagrywanie. I tutaj będą dzisiaj opowiadali trochę o grach też świątecznych z naszej kolekcji, w której już grali i chcieliby ewentualnie zagrać raz jeszcze, czyli poleciliby je na prezent, bądź takie, które nie grali, słyszeli o nich dobre opinie i też mogliby mieć je jako prezent na święta. Ja zabiorę Diora. Marcin jak zwykle zdominował odcinek, nawet nic żeście nie powiedzieli. To teraz Tomek czas na suchara. No. O Boże, nie. No, opowiedz coś. Nie róbmy tego widzom. Znaczy my chcieliśmy się przywitać. No cześć, właśnie. Ja jestem Tomek, przyjechaliśmy z Anią, moją żoną. Jesteśmy planszowańsko i bardzo miło, że nas gościcie w waszym odcinku. No pewnie. Cieszymy się. Powiemy się wam, bardzo co cieszymy. Wczoraj robiliśmy. Na pewno nie graliśmy w ping-ponga. No. No, ale byliśmy wczoraj na jarmarku świątecznym, zwiedzaliśmy Wrocław, a potem graliśmy w planszóweczki i piliśmy grzane wino. Nie na rynku, bo tam drogie, więc robiliśmy sobie sami swoją miksturę. Przyznaj się, że Ania robiła. Przyjechała w gości, a myła naczynia i robiła ta wino. Oj tam, oj tam. To jest kolejny odcinek z cyklu naszych świątecznego cyklu, gdzie będziemy opowiadać o grach, które ktoś chciałby dosyć trzymać, czy to już powiedział, co ja będę się drugi raz zapętlał. Więc może po prostu przejdziemy do klubu. Chcecie się bawić. Albo chcecie zjeść. Pokażemy 8 tytułów, dokładnie tak naprawdę pokaże je Ania z Tomkiem. My tu będziemy tylko od podawania, będziemy trochę komentować. Natomiast są to właśnie tytuły. Dwa Ani i Tomka, które mają w swojej kolekcji, bądź już grali i się im podobają na tyle, żeby je chętnie polecili. Albo po dwa takie, które zobaczyli u nas i jeszcze nie mieli okazji zagrać, chętnie by zagrali, bo słyszeli dobre opinie. Pierwsze tytuły. Piorek też chciałby swoje gry pokazać. Mm-hmm. Póki co to ma jakieś szczęki. Szczęki dwa, Gloomhaven. A tego nie polecam. Idziesz na spacer z psem, to idziesz na spacer z w. Pierwsze tytuły to właśnie te, które ekipa planszowańska już miała okazję zagrać. Więc może ja zacznę od tego, co graliśmy tak naprawdę na świeżo. Jest to Wyspa Tukana, która bardzo spodobała się Aneczce. Tak. Aneczka. Zresztą myślę, że nie tylko mnie się spodobała, ale tak naprawdę Tomeczkowi też. Fajna gra, myślę, że no, będziemy skreślać Wyspy w domu, jak wrócimy. Chcieliśmy tę grę zabrać sobie na podróż teraz, ale nie udało nam się jej kupić. Natomiast bardzo lubimy wykreślanki i co jest super, to to, że ta gra jest tak naprawdę niewielka, więc można by było ją zabrać wszędzie. Nawet niekoniecznie z pudełkiem, bo tak naprawdę wszystkiego, co potrzebujecie, to karty, ołówki, no i tak naprawdę kilka tutaj tych wykreślanek. Super zabawa tak naprawdę. I to jest całkiem przyjemne, bo polega na tym, że trzeba połączyć nie tylko Tukana, ale też inne stwory z wyspami i za to się dostaje punkty. Tak, no i w tym wszystkim trzeba się też spieszyć, bo jeśli łączymy punkt A z innym punktem A, no to musimy zrobić to przed innymi, żeby dostać jak najwięcej punktów. Zgadnijcie, kto dostał najwięcej punktów wczoraj? To nie był Dior. Lecz Dior obrońca mieszkania. To tak wygląda. Teraz możecie poplotkować sobie. Jeśli chodzi o ten tytuł, Ani się podoba, mimo że zdobyła w pierwszej rundzie 14 punktów, ale było coraz lepiej i to właśnie fajnie świadczy o tym, że można też w takich tytułach się, powiedzmy, rozwijać i zgarniać coraz tak. Nie, no to jest generalnie bardzo dobra gra. Tu nie ma co się tak. W zasadzie rozdrabniać. To jest naprawdę bardzo dobra wykreślanka w sumie dla każdego, bo ona nie ma trudnych zasad. Wystarczy łączyć po prostu fajnie te tereny między sobą. No i zbierać jakieś kombosy, które gdzieś tam wyjdą w trakcie rozgrywki, więc rzeczywiście mega. Tak, chłopaki oni mają już tutaj swoje jakby sposoby na to, żeby dostać jak najwięcej punktów. Nie będę wam zdradzać co, ale ja będę na następny raz próbować tutaj. No. Sprawdzać czy się da. Zobaczymy. Dobra. Oczywiście czyli tytuł od Moira Games. Tak, czyli tak. My polecamy, ale my również polecamy. Wyspa Tukana Mikołaju. No, a swoją drogą, co jest u was? Jesteśmy bardzo ciekawi. Powiedzcie w komentarzach, kto do was przychodzi w Wigilię? Czy to jest Mikołaj, czy to jest aniołek, czy to jest Dziadek Mróz, czy Gwiazdor? Czy właśnie. Gwiazdor. Kto u ciebie przychodzi? Mikołaj. U mnie Gwiazdor. A u ciebie? Mikołaj. A u mnie aniołek. Teraz przechodzimy do Tomka. Tak jest. Teraz Dior mi zabrał rękaw. Tu mam rękę, bo Dior mi ciągnie rękę. Tomasz, co polecasz? Tak. Co chcesz powiedzieć? Ja polecam The King is Dead. Grada czasie. To jest jedna z moich ulubionych gier w tym roku. Jest malutka, jest szybka.
też taki fajny warunek dla mnie i dla Ani, że można ją zabrać ze sobą wszędzie, bo nie zajmuje dużo miejsca, szczególnie jak tam cię powyciąga rzeczy. Graliśmy w twoją rodzinę w tą grę, tak, pamiętasz? Tak, to prawda, to prawda. Gra jest bardzo ciekawa, wymaga troszeczkę myślenia i... I jak w domu trzeba walczyć o wpływy. I ewentualnie czasem liczenia nawet, szczególnie jak wszyscy kminią nad planszą, jest naprawdę prosta w zasadach, a można się dobrze pobawić, troszkę pomyśleć. Jest to taki bardziej filerek między dużymi grami, bo też nie zajmuje dużo czasu, ale no... Bardzo mi przypasowała, także mocno, mocno polecam. The King is Dead. Mamy nadzieję, że nie. To nie był do końca jakby mój klimat, bo dla mnie wszystko to związane w ogóle z historią, jakieś takie, wiecie, powrót do przeszłości, to nie dla mnie, wolę raczej zwierzątka niż jakieś takie... To właśnie, bo to trzeba po prostu jakby też lubić konkretny klimat, nie? I konkretne takie obszary, powiedzmy, nauki. Tu jest typowo historia i to nie dla mnie. Nie jestem humanistą, więc no. Powiedział Marcin. Kolejny tytuł i myślę, że to jest tytuł, który podoba się oczywiście każdemu i to jest tytuł, który wybrała Aneczka i to był bardzo dobry wybór, Aneczka. Niepożądani goście. Ja myślę, że to jest w ogóle taka gra, którą możecie kupić w ciemno każdemu na jakikolwiek prezent, ponieważ to jest gra dedukcyjna, kryminalna, trzeba znaleźć, kto zabił, w jakim pomieszczeniu, czym. I tak naprawdę jest super rozkmina, ale przy okazji trzeba wiedzieć, jakimi informacjami można się wymienić, a jakimi nie chcemy się wymieniać. Fajne jest to też, że można grać w większym gronie, więc jeśli mamy jakieś spotkanie towarzyskie, to jest gra łatwa w wyjaśnieniu. I też bardzo przyjemna, właśnie jak wspomniałem, w dużym gronie. To jest chyba tytuł właśnie, który spodobał się w sumie każdemu, z kim w ogóle graliśmy. Dużo osób też kupiło tę grę, jak też tak na początku w ogóle był taki na nią mega hype i my też się mega jaraliśmy, chociaż ostatnio wróciliśmy do niej i znowu byliśmy zachwyceni. I chyba uważamy, że to jest najlepsza gra w ogóle taka detektywistyczna, gdzie możemy fajnie pokombinować. Mimo tego, że my... Ta gra już jest dość sporo na rynku, to my jeszcze nie rozegraliśmy tego poziomu, gdzie w ogóle jest tak, współ. My nie kombinujemy, a wy kombinujecie na współ? Udział? Robiliście? Nie, jeszcze nie. No właśnie. Ale też taki podstaw. Ale próbowaliśmy grać raz ze znajomymi bez aplikacji i to było trudniejsze, bo trzeba było mieć tylko jeden strzał, nie? Tak. Znaczy, jak dla mnie... Od razu wtedy poznasz odpowiedź, nie? Jak dla mnie tutaj aplikacja robi naprawdę świetną robotę, bo raz, że ktoś, kto będzie próbował zgadnąć i na przykład noga mu się powinie przy jednej rzeczy, no to nie wypada całkiem z gry, bierze udział dalej, tylko ma tą pauzę na jedną rundę. No i plus taki, że w aplikacji jest tam chyba 1000 śledztw więcej, nie? Więc... Ekstra. Tak, więc nie bójcie się, że tych śledztw wam zabraknie. Tak naprawdę możecie grać w weekend, cały rok i spokojnie będziecie mieli rozrywki potem. Za każdym razem inny układ tego do wyboru, nie? Tych mordercy. Tak. Oczywiście nasza księgarnia. Wiecie, muszę pokazywać takie wielkie kobyły. Pokaż, jakie masz mięśnie. Wszyscy na to czekają! Dobra, już ściągam sweter. Będziesz grał ping-ponga? O matko, nie widać mnie prawie zza tego. No. Słuchajcie, moją następną propozycją jest Eclipse. I Eclipse to jest naprawdę świetna gra, którą poznałem nie tak dawno temu i to jest gra typu 4X. Czyli zostawiasz męża z grą i ze znajomymi, a ty masz wolny czas. Tak, calutki dzień w zależności od liczby graczy. No ale tak, jak mówię, gra jest świetna, gra się wspaniale, matko. Nie, jest bardzo rozbudowana, jest naprawdę, jest asymetryczna, jeśli chodzi właśnie o frakcje, które dostaje każdy gracz. Można naprawdę robić bardzo różne rzeczy, czasem nawet nie przejmować się resztą graczy, tylko coś tam sobie dziobać w swoim końcu galaktyki i czekać ewentualnie, aż ktoś przyleci do ciebie. Zajmie dużo czasu, to prawda, ale jest to naprawdę świetnie spędzony czas z tą grą. Jakby my też... To jest jedna z pierwszych naszych takich większych gier w kolekcji i my jesteśmy rzeczywiście no mega fanami tego tytułu. Ona, tak jak powiedziałeś, jest wykonana świetnie. Akurat ta wersja, czyli ta edycja, jest tutaj, ma piękne tacki, wszystkie komponenty, każdy z graczy otrzymuje gotową taką tackę ze swoimi statkami. Każde statki są inne, jeżeli chodzi o frakcje, więc rzeczywiście sporo się dzieje, mimo że zasady, one nie są jakieś strasznie trudne, bo generalnie naprawdę tutaj nie wykonuje się nie wiadomo jak dużo akcji. Ona zajmuje trochę czasu i trochę miejsca. My graliśmy akurat na podłodze w 4 osoby, chyba graliśmy z 6 godzin. To nie jest, co prawda, Twilight tylko Imperium, my sobie wydłużyliśmy. Które... My sobie wydłużyliśmy, tak. Bo rozgrywka ta podstawowa, ona chyba ma 7 rund z tego, co kojarzę, tak? Takie przechodzimy takim... Takim pioneczkiem. Takim pioneczkiem. Tak, rzeczywiście, ona jest krótsza. My sobie wydłużyliśmy, bo
czuliśmy niedosyt jeszcze tak. Po warunkach. Ale fajne jest to, bo tam rzeczywiście każda asymetria tej frakcji, jakby każdy ma zupełnie inne stateczki, to jest super, że mimo tego są kolory, też są inne kształty, inne rodzaje tych statków. No jakby widać takie też dbałość o wszystkie detale tych figurek, o takie szczegóły. No i to, że właśnie każdy ma swój mały organizer z tymi rzeczami w środku, na tym są suwaczki. To jest świetne rozwiązanie, no bo jednak po pierwsze nie ma jakichś woreczków strunowych, bo jakby w takim pudle miałoby być, to był dramat. Jest dopieszczone bardzo. Tylko, że tutaj warto zaznaczyć, że ona jest w języku polskim, no jej instrukcja, ale komponenty i wszystkie nazwy na tych komponentach, one są po angielsku. Także przy okazji macie lekcję języka angielskiego gratis. Ja wam powiem szczerze, że na początku, jak my ten tytuł kupiliśmy, to w ogóle był taki moment, kiedy go kupiliśmy jeszcze przed całym... Przed całą ekipą. ale jak zakupiliśmy ten tytuł, tam wszystko w ogóle właśnie wyprasnęliśmy sobie i tak patrzę i mówię, coś chyba nam dali nie tę wersję językową. I byłem taki trochę rozczarowany tym, że komponenty są w języku angielskim, no ale jakby to nie jest utrudnienie, no bo tak naprawdę to jest tylko ta plansza. I to jest w sumie tylko te nazwy, więc jakby nie ma... Nie ma znaczenia. Pokaż te mięśnie. Wstydzi się. Nie rób wstydu. Wstydzi się. A teraz przejdziemy do tytułów, które jeszcze nie grali, a chcieliby zagrać, bo słyszeli dobre opinie. No i zaczniemy od Ani. Będzie to gra od Albi. Parki. Od razu pokazujemy dodatek, bo czemu nie, jeżeli go mamy. Ja słyszałam bardzo dużo o tej grze i chętnie bym sobie w nią zagrała. Wydaje się bardzo ciekawa. Nie wiem, co mogę powiedzieć o grze, w którą nie grałam. No tak, no właśnie. To jest najgorsze, ale ładną ma okładkę. Na jakiej zasadzie ją wybrałaś z naszej kolekcji? Że akurat w nią byś bardzo chciała zagrać. Wiesz co, jakby w tych rozmowach co jakiś czas się przewija. Tak, to Parki, prawda. Albi. Że warto zagrać, fajna gra, fajny czas, więc... Wydaje mi się, że ta gra też idealnie wpasowałaby się w twoje referencje. Tak? Patrzysz na grę i myślisz, ineczka. Tak, myślę, że tutaj byś się odnalazła, bo gra jest naprawdę... Przede wszystkim gra jest przepiękna. Przepiękna. To jest najważniejsze. To jest naprawdę, jakby jedna z ładniejszych w ogóle gier poprzedniego roku, jeśli chodzi o same karty. Mnóstwo grafików rysowało parki tytułowe na tych kartach. Gra to jest typowy taki Eurasy, w którym zbieramy sobie różne komponenty, zbieramy... Euro dla mnie? Tak, no. tak. Natomiast zbieramy tutaj sobie właśnie, czy tu były choinki, tak? Takie to były te drzewa, tak? Choinki, mamy krople wody, mamy słoneczka, mamy góry. Te komponenty jakby wymieniamy na to, aby odwiedzić konkretny park. Na parkach również mamy jakieś ciekawe informacje o tych parkach, to jest też super przy okazji edukacyjny też tytuł. Mamy rozszerzenie, czyli to biwakowanie, mamy urocze zwierzątka, te małe mipelki, które są w sumie jokerami, zastępują wszystkie różne komponenty. No i generalnie to jest prawdziwa wędrówka po parkach, układamy szlak turystyczny, każda rozgrywka będzie trochę inna, bo te akcje będą inaczej rozłożone. Mamy swoich turystów, którzy chodzą przez te akcje, mamy warunki pogodowe, każdy ma swoją manierkę z wodą, którą zabiera w tą podróż, więc wszystko jest takie dopracowane pod względem takich detali, takich smaczków w tej właśnie wędrówce. Po parkach. My bardzo polecamy. My bardzo polecamy, tak. Właśnie, ale musicie powiedzieć, że to są parki amerykańskie. Amerykańskie. Tak, to są parki amerykańskie. Było dużo dyskusji na temat tego, dlaczego tej gry troszkę nie zmienili i nie wprowadzili tutaj parków chociażby polskich. To akurat zależało na licencji, bo licencja była, że to jest przy współpracy z parkami amerykańskimi była gra tworzona, więc tak naprawdę no to jest promocja tych parków. Fajnie, bo z tych kart można było się dowiedzieć wielu fajnych ciekawostek o parkach, bo to nie jest tylko to, że tam jest nazwa parku, tylko tam pod spodem jest też jakaś ciekawostka, tak, co charakteryzuje ten park, jakie zwierzęta tam żyją, dlaczego ten park został założony, w którym roku, więc rzeczywiście też można wielu ciekawych rzeczy się dowiedzieć. No u nas w Polsce to ile jest parków? 16? Dlatego ja właśnie chciałem powiedzieć, u nas gdyby to miało być, to musiały być to na pewno parki narodowe i krajobrazowe razem połączone, żeby to coś z tego wyszło, ale to jest fajny pomysł tak dla Albi, albo może dla jakichś fanów na przykład, żeby taką zaprojektować wersję. Naszą dodatek. Rodzimą, no. Chociaż popatrzcie, są gry, które obejmują naszą przyrodę polską, no tak. Więc wydaje mi się, że z drugiej strony też nie można wszystkiego rzucać, że zostajemy tutaj przy tym polskim patriotyzmie, a z drugiej strony, żeby pokazać coś innego, no nie, wyjść no poza... Tak. No i przede wszystkim, jeśli chodzi o sam ten tytuł, to chyba jest gra z jednym z ciekawiej zaprojektowanych insertów, bo tam jest wszystko, ma swoje miejsce i to jest gra z najpiękniejszym znacznikiem pierwszego gracza, gdzie ja nienawidzę znaczków pierwszego gracza, bo są dla mnie zbędne. Teraz jestem ciekawa. No, tak, zobacz. Tutaj to jest... Zobacz, jak to tu pięknie wygląda. Mów. Jej, patrzcie. Tak, to wszystko jest tak ładnie poukładane. Każdy element ma swoje miejsce w pudełku. No, tu masz insercik.
A tu masz znacznik pierwszego gracza. Ojej! O, też nawet nie wiedziałem, że taki jest, super. Taka odznaka, powiedzmy, skauta, coś w tym stylu, metalowa. Nie wiem, czy będzie widać. No. No i tytuł jest też dla 5 graczy, a to jest właśnie fajne, bo tak, najczęściej tak. Jednak gry są do 4 osób. Fajnie, żeby ta piąta jednak nie patrzyła na nas, jak gramy, tylko też mogła zagrać. Brać udział w rozgrywce. My graliśmy na full, na 5 osób. Długa rozgrywka jednak, zanim wszyscy wykonają te swoje akcje, bo tu jakby nie ma... Ilość tur jest zależna od tego, jakie my podejmujemy decyzje. Czy nas ktoś zablokował, czy zgasimy ognisko. Fajne. Bardzo, bardzo fajny tytuł. Bardzo, bardzo. Polecamy. Polecamy bardzo. Dajemy lajka. Lecimy albo dalej. Essa. Essa to się liczy poziom. Poziom? No nie. Jaki poziom? Essa, że tak... Dobra, nic. Ja chciałbym polecić z gier, w które nie grałem, ale dużo rzeczy dobrych słyszałem, Brzdęk Legacy. I to się zmieniło w ten weekend, chciałam powiedzieć. Tak, to znaczy, tu jest ciekawa sprawa, bo ja nie jestem fanem Brzdęka zwykłego. Tak, proszę, proszę, nie hejtujcie. Możecie sobie przybić piątkę, znacie. Ale właśnie... High five. Słyszałem, że... Legacy jednak na tyle różni się i tyle wprowadza względem zwykłego Brzdęka, że to jest praktycznie całkiem inna gra i warto w nią zagrać i właśnie jestem bardzo, bardzo ciekaw. Chciałem zajrzeć do środka, ale chłopaki powiedzieli nie, bo my już graliśmy, będą spoilery, więc grzecznie poczekam, aż zagramy w nasz egzemplarz. Ale nie mogę się też doczekać. Zagramy w nasz egzemplarz? Chciałem jeśli będziemy mieli... Ja nie wiem, co ten Mikołaj przyniesie, czy gwiazdor, aniołek. Znaczy, jeżeli chodzi o sam tytuł, o samego Brzdęka, no to te podstawki rzeczywiście, to już też kiedyś o tym mówiliśmy. W sumie ja mam takie przeczucie, że jakby każda rozgrywka jest podobna. Ja bardzo nie lubię tego rozwiązania, że w sumie mimo tego, że nie udało ci się wyjść z tych podziemi, czy w różnych wersjach, z różnych miejsc, to i tak wygrasz, jeżeli jesteś w konkretnym obszarze danej planszy, to mi się strasznie nie podoba. Karty są podobne, niezależnie od wersji, w którą gramy. Jakby sama mechanika, i tu jest taka sama mechanika. Tak. Ona jest taka sama, jak w tych wszystkich podstawkach. I gdyby nie te właśnie naklejki, ta historia, zmiana planszy, to po prostu darcie kart, to też by było takie samo, ale to bardzo wyrównia ten tytuł na podstawie tamtych. Zwłaszcza, że my naprawdę jak zaczęliśmy tę kampanię, to graliśmy w zasadzie codziennie. Codziennie, naprawdę. Codziennie sobie rozgrywaliśmy partię. A już skończyliście? Zostały nam chyba dwa scenariusze. Więc rzeczywiście ta gra jest od samego początku, odkąd ją mamy, ona się bardzo zmieniła, bo na planszy na początku było może kilka pól, a teraz jest w zasadzie cała olbrzymia plansza zmieniona kilka razy. I jeszcze plansza jest dwustronna. Tak, plansza jest dwustronna. Część scenariuszy rozgrywa się po jednej stronie, część po drugiej, więc no fajnie. Jest dodatkowo jeszcze historia, bo walczymy z taką drugą drużyną, która też chce tam zawładnąć tymi różnymi sekretami, skarbami, więc... Nie, no ja jestem, mega mi się podoba tak. No i jak ktoś właśnie już sobie wszystko rozegra, ponakleja, to żeby nie było, że ta gra jest do wyrzucenia, jest to po prostu gra z taką indywidualną planszą, którą sami stworzyliśmy. Tak naprawdę po rozgrywce każdy będzie miał trochę tą planszę inną, no bo każdy miał inne wybory po drodze. I to jest też fajne, że no tak jak w przypadku różnych innych gier, no może jakby, że musielibyśmy, nie wiem, wyrzucić tytuł albo leżałby, tu możemy po prostu grać dalej w tego zwykłego potem Brzdęka. Czego my już oczywiście byśmy nie grali. Na sterydach, no dobra. Znaczy w ogóle słuchajcie, jeśli chodzi o gry Legacy, to z nim jest ta kwestia, że trzeba często drzeć karty. Mhm. I na początku jak graliśmy w pandemię z Anią Legacy i jak przyszło nam do targania kart, było to takie dziwne, takie nienaturalne, takie Boże, co my robimy, dlaczego niszczymy grę? A potem już, kiedy potargamy? My mieliśmy podobnie, wiesz co? I rzeczywiście też jak nawet wrzucaliśmy zdjęcia na Instagram o tym, że drzemy karty, to ktoś nam powiedział, po co wy to drzecie, może wrzućcie to do pudełka, może się przyda. Tak, że te karty, które się drze, one jak już nie instrukcja każe je podrzeć, to znaczy, że tego, do czego ona się odnosi, tego już w grze nie ma. Bo to już na przykład zostało zaklejone, ten dany podpunkt, coś już żeśmy wykonali, więc ta karta jest i tak jednorazowa tylko po to, żeby ją podrzeć. Tak, ale nie niszcząc jej, jakby człowiek pozbawia się pewnego elementu, który jest związany z Legacy, po prostu. Ja, czy ty jesteś normalny? Chcesz, żeby poprądził cię prąd? Skończyliśmy na grach typu Legacy na Brzdęku, przejdźmy do kolejnego tytułu, który u nas w sumie najczęściej jednak wisi na ścianie, bo nie wiadomo, czy to jest gra, czy to obraz. No właśnie, bo to jest taka wrotnie. Gra, to na raz. Że nawet jeżeli stoi czy tam wisi, to nie jest wstyd. Tak. No chyba, że na półce wstydu. Ale nie, no to wtedy miałbyś ścianę wstydu. Nie no, słuchajcie, powiem wam szczerze, że... Oczywiście kanwas, bo tytułu tutaj nie ma. W tamtym roku ona jakoś mi się pojawiła. Jak to było z nią?
Ona w zeszłym roku, nie? Ona chyba wcześniej nawet była już w jakichś tam planach. Tak. Bo to generalnie jest od Awaken Realms Light, tej mniejszej wersji słynnych panów od Nemesis. Pan, tak. I pewnie pani też w tym wydawnictwie. No. Tak, i bardzo mi się podobało już pudełko, jakkolwiek to nie brzmi. I myślę, że w ogóle jest ciekawa ta gra pod względem właśnie wizualnym. Mhm. I nie dość, że jest ładna, a lubimy oglądać ładne rzeczy, więc możemy pocieszyć o to. Sroczko. Sroczko oczywiście, pod takim względem jak najbardziej. Tak. Ale lubimy ładne rzeczy, umówmy się. I ta gra jest właśnie ładną rzeczą, ale może być ładną i praktyczną rzeczą, nie tylko pod względem wizualnym, czyli wiszenia na ścianie, ale także pod względem praktycznym, czyli rozgrywki. No tak. I przyznam szczerze, że... Nawet nie jesteś w środku do końca, prawda? Nie, ale tak. Opowiadałeś mi, że przejrzyste tak. Karty... To są takie karty. Nakładamy kartę jedną na drugą, tworząc unikalne obrazy. Mega. Mamy sobie płótna. Płótna są zawsze w folijkach. No i teraz w każdej rozgrywce będziemy kładli sobie kartę w ten sposób, zakrywając na dole różne cele. I teraz jak mamy, przypuśćmy tutaj plątanina, tak włożymy sobie ten tytuł. Będzie podświetlona plątanina. I to jest tytuł obrazu. I będzie trzecia jeszcze na przykład karta. No to trzy będą tworzyły obraz i mamy podświetlone ostoja, to jest finalny obraz. Mega. I trzy zawsze karty przezroczyste tworzą dany obraz. Oczywiście spełniamy cele, w zależności od tego, czy gramy w wersję podstawową, czy w wersję z dodatkiem. W wersji z dodatkiem jeszcze mamy karty w ogóle dwustronne, odbicia typowe, lustrzane zgodnie z tytułem. Czyli każda karta może być ułożona w ten sposób, bądź w ten, ma tytuły z dwóch stron. Super, tu jest taki fajny Freddie Mercury. Ja możemy w to zagramy dzisiaj. Jak już ściągnęliście tak ze ściany. Tak, już ściągnęliśmy ze ściany, no. To, co nam tylko na początku trochę przeszkadzało, ale może też dlatego też nie gramy aż tak często w tę grę, to, że rzeczywiście na każdej karcie dodatkowo jeszcze są, na niektórych chyba są jeszcze naklejki. Są. Jak się je po prostu ściąga, później jak się te karty tasuje, rysują się niestety. No ale wydaje mi się, że jakby nie ma innego sposobu, żeby te karty zachować w jakimś takim świetnym stanie. Tu jest plansza, tam nie, tu jest mata, tu jest tam mata, jest, tu plansza. Jest plansza. Taka typowo gra malarska, patrzymy na odcienie, na kontrasty. Tak. Fajne. Spełniamy cele, bardzo tworząc te obrazy, naprawdę bardzo ładna gra. Zresztą ta gra dostała w tym roku wyróżnienie za najładniejszą grę, więc tak, naprawdę, myślę, że to jest super. No i to jest właśnie też tytuł, który jakby się komuś powiedziało, nie kojarzy się w ogóle z wydawnictwem Awaken Realms. Dlatego no to jest odrębna, powiedzmy, linia ta light, tak samo jak zresztą Miodek. Dobrze. Canvas super i ostatni tytuł. Tak jest. Znowu się chowam. Jak to? Jezu, znowu coś ciężkiego. Ale powybierał. Tomek w ogóle mówił wcześniej już o tej grze, ale jakoś ucichło w pewnym momencie. Tak, jakoś to znaczy, bo my tutaj z Anią bardzo lubimy takie gry tetrisowe. Dlatego... Znaczy Tomek lubi, bo ja lubię. Nie, no nie. Ale to jest trochę tak. W każdym razie Wyspa Kotów to jest gra, o której naprawdę od wszystkich, to od chłopaków, gdzieś tam na innych social mediach, kanałach, wszędzie słyszałem bardzo dobre opinie. Przeglądałem troszeczkę gameplay, jak to wygląda i no naprawdę mnie to zachęciło. I jeszcze właśnie ten element tetrisowy wspomniany, więc bardzo chciałbym spróbować i myślę, że jest godna polecenia na święta. Yes. Przede wszystkim mamy tutaj kociarzy, pozdrawiamy porucznika gdzieś tam. W Krakowie, pewnie tęskni i śpi. Tak, więc dlatego każdy kociarz pewnie powinien mieć taką grę w kolekcji. No rzeczywiście jakby jedna z takich, uważam, lepszych z motywem w ogóle kotów w grach. Mhm. Jest to dość dzikie planszowańsko. Mimo, że nie nazywa się najlepsza gra o kotach, a tu tak, plot twist. Tak. Tu od razu w środku w pudełku jest też insert. Mhm. Odre drewno. I mamy tutaj dodatkowo rozszerzenie, że może zagrać 5-6 graczy. Wszystkie łapy na pokład. Tak. Natomiast 5-6 osób my raz próbowaliśmy zagrać. Finalnie musieliśmy chyba w połowie przerwać, bo czasu nie starczyło. Bo rzeczywiście, po pierwsze, każdy ma swoją dość dużą planszetkę. Na 4 osoby już na stole naszych gabarytów jest dość, powiedzmy, ciasno, bo tu jednak jeszcze jest ta plansza, wykładamy te elementy Tetrisa. Jak jednak 6 jeszcze osób, to jest w ogóle bardzo ciasno na stole. Trochę się może wszystko pomieszać na tym stole. No i też trzeba mieć dużo czasu, bo tu jednak rozgrywka jest przewidziana 60-90 minut.
no więcej osób przy stole, więcej rozkminiania, więcej myślenia, więc to może nawet podejść po 2-3 godziny nawet. No taki tak. Typ. To jest też gra, w której występuje, ona głównie opiera się, może wydawać się, że my tu głównie będziemy układać te zwierzaki, ale jakby jej głównym założeniem jest draft kart. Bo my na podstawie tych kart, które wydraftujemy, będziemy mogli wykonywać kolejne akcje. I nieraz na przykład podczas tego draftu wyjdzie nam, że nie będziemy w stanie dołożyć żadnego Tetrisa do planszetki i tym samym będziemy zdobywać sporo minusowych punktów za niezapełnione pokłady na tym naszej łodzi. Ale tak naprawdę to jest gra, w której my jakby z Marcinem nie przepadamy za draftem. To tutaj on jakoś nie jest aż tak bardzo przeszkadzający. W sensie nie przeszkadzający. No generalnie na tym ta gra stoi, bo bez niego to by w zasadzie nie istniała. Ale bardziej mi chodzi o to, że jakby jest tyle tych kart różnych, że niezależnie to, co zgarniesz, tak. To i tak coś ci się finalnie przyda. Coś i tak się przyda, nie ma tak, że jakoś bardzo przeżywasz to, bo za chwilę musisz te karty komuś oddać, bo za chwilę dostaniesz może nawet coś lepszego. Mhm. I to jest fajne, że jest taka dość duża talia. W tym może roku raczej nie, chociaż były takie pogłoski, raczej na początku kolejnego będą dwa dodatki, jeden z Kickstartera, drugi z... Kociakami. I małymi. Bestiami. Tak. Tak, dokładnie. Była bestia. To chyba była bestia. Ale przy okazji, jak tak już powiedziała Ania o grach tetrisowych, to jaką lubisz najbardziej grę tetrisową, w którą już grałaś? Nie będzie to Tetris. Właśnie wczoraj się zastanawialiśmy nad tym trochę i myślę, że jednak chyba Moje Miasto Legacy jest naprawdę fajną grą taką tetrisową. Zgadzam się z tym tak, w 100%. Tak. Zaklejone koperty i był to świetny tytuł, w którym się mega żeśmy bawili, no. Tak. No my się ekscytowaliśmy przed otwarciem każdej kolejnej koperty, bo nie wiadomo, co tam będzie, jakie elementy. Tak. No, nowe w ogóle te do wypraśnięcia właśnie kawałki Tetrisa, każda koperta ma swoją taką mikroinstrukcję, fajną. No. Powiem wam w ogóle, że mnie takie gry bardzo relaksują, właśnie takie abstrakcyjne, ale też wykreślanki są super relaksacyjne, super. Ja nie jestem osobą, która dużo rzeczy kmini, niestety nie jestem osobą, która planuje ruchy do przodu, więc dla mnie takie gry są super, za to Tomek lubi bardziej planować. Tak, ale jakby w dobry Tetris czy wykreślankę też oczywiście zagram. No pewnie. Wczoraj przecież ciśnęliśmy w super mega fajną grę, jedną partię za drugą. Tak, bingo. Ale nie, ale Wyspy Tukana, no umówmy się, są super. Tak, to prawda. No. I jeśli chodzi o te wszystkie gry, są już przedstawione, czyli 8 tytułów po 4 na głowę, ale mamy jeszcze bonusik, który pokazujemy czwarty raz w naszym filmie. Och. Czy to... Zatoka Kupców? Ponieważ tak jak obiecaliśmy, w sensie bardziej liczyliśmy na to, że ekipa Planszowańsko z nami zagra w tę grę, tak też się stało i rozegraliśmy rozgrywkę... Nie sądzę. Nie. Zagraliśmy wersję podstawową, nie graliśmy w ogóle w dodatki, w te nowe postaci. Każdy... było fair, więc wylosowaliśmy postaci, w które graliśmy. Ja byłem alchemiczką. Ja kowalem. Ja robiłam wino. Ania właśnie... Ja władałam czasem. Tak. Ania właśnie władała czasem tego wieczoru, czyli to wino ogarniała. Ogarniała to wino, plus właśnie była chronomantą, który ogarniał czas i go trochę zaburzał. Ja a Piotr kapitanką. Kapitanką. Więc... Straszna postać, boż. No, zatoczowa. Okropnie. Ale tak jak my już powiedzieliśmy kilkukrotnie, nam gra się podoba bardzo, bardzo, bardzo. Jest to, uważamy, nasza najlepsza gra tego roku. Mimo, że jeszcze nie zagraliśmy we wszystkie możliwości, ale naprawdę gramy w nią no, mniej więcej co 2 dni, powiedzmy. Chcemy poznać waszą opinię po tej jednej rozgrywce, jak wam się podobał ten tytuł. Znaczy tak, mnie się bardzo podobał, ponieważ wygrałem. Ja tak poważnie... A kto miał drugie miejsce? Zapłatnęła czatę. Ale to zauważcie, że wczoraj to był jedyny tytuł, który byłam na drugim miejscu. Powodem było tylko gorzej. O, to prawda. Nie, to znaczy nie. Proszę wsiadać. Proszę wsiadać. Drzwi zamykać, tak. Nie, ale tak mówiąc poważnie, Zatoka Kupców spodoba mi się bardzo. Jakby super jest to, że każdy robi sobie coś innego. To jest dosyć wyjątkowe. Może tak być, że to każdy sobie to wygracie razem czy osobno. Nie, gra się razem, bo jakby plansza główna to jest ten element spajający. Tam jednak troszeczkę tymi kupcami się przepychamy, bo wybieramy, którą łódeczkę chcemy, żeby ona dobiła do brzegu. Też są karty na środku. No i ogólnie taka przepychanka, przy czym faktycznie każdy dziubie sobie swoją planszę, ale no nie czuję się tego
oderwania od reszty graczy, jednak kontroluje się, co inni robią, co chcą sprzedać, żeby ewentualnie dać im tego innego hipeczka do łodzi. Dokładnie. Co by oni nie sprzedali, a my owszem. A my byśmy sprzedali, tak. No pewnie. Jestem bardzo ciekaw tych innych tabletów graczy i dodatków, tak. Ta bo... wyrocznia była dla mnie ciekawa, chociaż to nie moje... Ta, tak, ale tylko to jest tam jest wykreślanka. To jest wykreślanka. Prawie, o, znaczy... ale przewidywanie to Tomasz. Tak. To... mnie bardziej ciekawi ten hodowca smoków. Który zbiera kupę. Który zbiera kupę, jakby oczywiście to mnie zachęciło najbardziej. Może idź z Jorkiem na spacer. To pozbiera. Ale to jest lew, nie smok. Nie, ale jestem naprawdę bardzo ciekaw. Pierwsza i do tej pory jedyna rozgrywka. Mam nadzieję, że nie ostatnia, była no. Super, bardzo dobrze się bawiłem. W ogóle polecam. Powiem wam, tak. Że to jest pudełko naprawdę wypełnione po full, serio, tam jest, ono jest ciężkie, tam jest wszystko, jest ta gra wypasiona, przez to jest tyle elementów, jest ona ładna, znowu powiem to, ale przez to też chce się jakby grać, nie czuję się takiego poczucia, że okej, okay, to jest dobre, to jakoś tak, tylko czuję się to wypasioną sprawę od początku. Jedyny minus, o którym teraz pomyślałam, to to, że jeżeli nie mamy jakichś bardzo zaawansowanych graczy wśród znajomych, to myślę, że to może być taki problem, że jak ma każdy swoją postać, to jednak trzeba będzie bardzo wspierać tą osobę, żeby jej pomagać, co, jak ma robić. To prawda. Bo jednak wtedy trzeba będzie myśleć o tych dwóch postaciach, a nie idzie tak, że okej, okay, to ty jak to zrobiłeś tak, to ja to mogę zrobić podobnie i, i tak się rozrywa tę turę. Ale z drugiej strony to jest właśnie unikatowe i to jest fajne, że każdy ma swoją własną postać. No tak. I te gadżeciki, te kuleczki wczoraj, które były inne, no nie? Każdy, że każdy ma coś inne komponenty, to jest fajne. Nie? Każdy ma też inne mechaniki. Tu są kostki, tu są kulki, tu te stateczki, u ciebie te płytki przesuwające się. Tam właśnie mamy wykreślankę, mamy coś zupełnie innego, bo na przykład mamy też właśnie ogromne smoki i to jest super. My też czekamy bardzo na ten dodatek, który będzie jeszcze bardziej urozmaicał rozgrywkę, będą nowe cztery postaci. Nowe cztery postaci, nawet powiem wam, że jedna postać jest taka jak kanwas, który pokazywaliśmy. Tak? Mają karty przezroczyste, które się na siebie nakłada. To był nurek, żeby... tak? To... Nie, nurek to jest osobno, nurek to tak gdzieś tam nurkuje sobie, ten detektyw to jest, który ma te karty właśnie przezroczyste. Jest jeszcze jedna postać, kucharka chyba, która ma takie kręciołki jak w Solkinie, żeby sobie obracała takie te, no. Znaczy, bo ta gra jest dla mnie bardzo dobrze przemyślana, jakby każda postać działa, działa w tym swoim obrębie i naprawdę to wszystko się fajnie spina. I dlatego w sumie te dodatki są takie zachęcające. No tak, dokładnie. Człowiek myśli, że to będzie fajnie przemyślane i będzie się super grać. Tak. I w ogóle zauważcie, że każdy stateczek był inny. To nie było tak, że który miał inny kolor, tylko że jeszcze rozbudowanie o to, nie? Tak, tak, no pewnie. Tu jednak są te, ta gra jest naprawdę wypasiona. To, o czym powiedziałaś, to jak właśnie my graliśmy w pierwszy raz i tłumaczył nam Łukasz ten tytuł, to rzeczywiście jak ktoś w ogóle w niego nie grał, to jakby potrzebujesz tego czasu, aby każdemu wyjaśnić odrębne zasady. I to może być takie trochę, powiedzmy, uciążliwe. Jak już ktoś rozegrał w ogóle sobie partię i mniej więcej kojarzy symbolikę, to będzie to znacznie prostsze. My na co dzień grywamy raczej dwie osoby w ten tytuł i on jest naprawdę bardzo sprawny, tym bardziej, że my już te zasady ogarniamy bardzo. Na cztery osoby troszeczkę się dłużyło oczekiwanie na swoją kolej. Bo jednak jeżeli zarządzamy tym czasem i powiedzmy wydamy najpierw te dwa czasy, a po drodze będzie kilka osób, które ten czas bardziej kontrolują i sobie tak dziubią, nie wiem, tu wydadzą jedną klepsydrę, tu wydadzą znowu jedną klepsydrę i zanim do nas dojdzie, to ja się właśnie wczoraj śmiałem, że możesz w ogóle wyjść, pójść sobie w koło bloku na spacer, wrócić i w sumie będzie twoja kolej. Nie? Albo tak, zrobić grzańco. Tak, były nieraz takie momenty. W zasadzie jak ktoś się wyrwał właśnie najpierw za dwa czasy, to jakby wystrzelił do przodu, potem wszyscy inni, nawet jeżeli wydali dwa czasy, to znowu naskoczyli na niego, więc on w dalszym ciągu był ostatni, bo był tym pionkiem, który jest pod spodem, więc żeby znowu się wykopać z powrotem na zewnątrz, no to ta runda gdzieś tam może rzeczywiście trochę lecieć. Co prawda i tak obserwuje się, co się dzieje cały czas, bo w międzyczasie zazwyczaj to akurat wypadało w momencie, kiedy i tak trzeba było dołożyć kolejne ludziki, więc dokładaliśmy te kolejne ludziki i tak myślisz sobie, aha, ja nic nie wyprodukowałem, a zaraz się skończy gra. Tak. W zasadzie. Tak. I takie były momenty nieraz, czerwona lampka, zrób coś szybko, bo przegrasz. Ale wydaje mi się, że też ten czas, to oczekiwanie na swoją rundę można nieco kontrolować, bo ja wiem, że na przykład patrzyłem na sytuację na zegarze i myślę sobie, okej, teraz mógłbym przekuć, ale zrobię coś sobie za jedną klepsydrę, żeby przekuć w następnej rundzie, żeby nie skończyć jako ostatni. No więc dokładnie. Jest tu trochę zarządzanie tym czasem też, więc czeka się faktycznie czasem, ale można to ograniczyć. Dokładnie. Tyle. Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. O, to my dziękujemy za gościnę. A zaśpiewamy tą kolędę na koniec. O nie! Aha, Ania chciała śpiewać kolędy.
To Ania zaczyna, nie Ania wiem jak. Zacznij, a ja się dołączymy. Tomek się dołączy. To krótkie tylko. No. Przybierzeli do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na lirze. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Hej! Ja Boże! Więc jeśli chodzi, to nawet to wyszło synchronicznie, więc jeśli chodzi o ten świąteczny klimat, to tyle. Wybaczcie nam, że nie było w tę niedzielę poprzednią odcinka, co nam wpadło w ręce, ale właśnie byli u nas goście, więc to my wpadliśmy w ręce. Więc musieliśmy się zająć, pograć, oprowadzić troszkę i w tę niedzielę, która będzie teraz, będzie po prostu odcinek z dwóch tygodni, więc wyczekujcie, bo trochę się tego nazbierało. Większy, dokładnie. Dobra. Raz jeszcze bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Tak, dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia w przyszłości. Do zobaczenia. Hej! Trzymajcie się, pa! Pa, cześć!